Antoni Kępiński, autoportret człowieka. Ciało i dusza, 22. Naprawdę, moje jest własne ciało, własne uczucia, myśli, marzenia i temu podobne. Własne ciało jest prawdziwe, a świat otaczający jest złudą, gdyż cechą złudy jest ustawiczna zmienność. Ciało, wiążąc człowieka z bezwzględnymi prawami życia, Ściąga go jakby na ziemię. Trudno powiedzieć, czy traktowanie swego ciała, jako przedmiotu skomplikowanej maszyny, jest typowe tylko dla naszego kręgu kulturowego, cywilizacji zachodniej, czy też jest zjawiskiem ponadkulturowym, występującym niezależnie od swoistości epoki i kultury. Prawdopodobniejsze wydaje się pierwsze przypuszczenie. W świecie własnego ciała jesteśmy zagubieni. Jest ono dla nas mrokiem i tajemnicą. Nie znamy naszego ciała i nie wiemy, jak się ono w przyszłości zachowa. Nasza świadomość zwrócona jest na zewnątrz, a nie na wnętrze ciała. Świadomość wnętrza ciała ogranicza się do niejasnych odczuć przykrych lub przyjemnych o różnej skali nasilenia, od paroksyzmu bólu do paroksyzmu rozkoszy. Wnętrze ciała ma swoje własne sprawy i samo je sobie załatwia. Ciało jest źródłem wielu przyjemności, nawet rozkoszy, ale też i cierpienia. Jest czymś najbardziej ukochanym, lecz niekiedy znienawidzonym. Śmierć i miłość są cielesne. Kontakt cielesny ma duże znaczenie dla afirmacji obrazu własnego ciała. Nie można sobie wyobrazić aktu seksualnego bez udziału ciała. Z ciałem związana jest śmierć, ale z ciałem związany jest też zmartwychwstanie. Ciało pozostaje dla człowieka zawsze tajemnicą. Ono jest źródłem przyjemności i bólu. Świadomość czekającej człowieka śmierci wiąże się z jego rozpadem. Ono sprawia, że człowiek czuje się z życia zadowolony, lub jest złamany bólem i cierpieniem. Od niego zależy w znacznej mierze obraz własnej osoby. Ono przyciąga lub odpycha innych ludzi. Od niego zależy dobór naturalny. Ono daje realność życiu. Jako istoty bezcielesne stalibyśmy się nierzeczywiści. Wiedza naukowa niewiele się przydaje do rozświetlenia tajemnicy własnego ciała. Najlepiej o tym świadczy fakt, że najbardziej fantastyczne koncepcje i urojenia hipochondryczne mają właśnie lekarze. Człowiek wesoły czuje się lekki, choćby w rzeczywistości ważył sporo. Człowiek smutny czuje się ciężki, mimo że może wykazywać niedowagę, a ruchy jego są ciężkie. Lekkość w subiektywnym odczuciu jest synonimem zmienności, a ciężkość zastoju. Po twarzy najłatwiej odcyfrować drugiego człowieka. Twarz jest najważniejszą częścią społecznego zwierciadła. Twarz zawsze odbija patrzącego. Na inne części twarzy można nałożyć maskę na oczy. Nie można. Twarz odbita w lustrze nie jest na ogół tą twarzą, którą widzi otoczenie, gdyż mimo woli przed lustrem robi się minę. Zasłonięcie twarzy utrudnia lub wręcz uniemożliwia identyfikację drugiej osoby. Oprócz twarzy naga jest ręka. W ręce, podobnie jak w twarzy, maluje się historia życia. Szczególnie historia aktywnego stosunku do rzeczywistości już sam uścisk dłoni zdradza nieraz charakter osoby a przynajmniej jej stosunek do partnera kontaktu społecznego za pomocą ręki człowiek wypowiada swoje fiat otaczającemu światu staje się jego twórcą studium portretowe ręki jest nieraz trudniejsze niż studium twarzy jeśli twarz jest zwierciadłem stosunku emocjonalnego do otoczenia, to ręka odzwierciedla stosunek wolicjonalny. Ciało jest własne, a duch jest wspólny. Mieszanina cielesności i duchowości, jaką człowiek stanowi, burzy harmonię ludzkiego życia. Z biologicznego punktu widzenia przedział między psycha, soma jest całkowitą fikcją. Nie wiemy i prawdopodobnie nie potrafimy się dowiedzieć, czy zwierzęta, analogicznie jak człowiek, swoją naturę przeżywają w sposób rozdzielony na procesy fizyczne i psychiczne, ciało i dusza. Problem ciała i duszy jest specyficznie ludzki, jest problemem śmiertelności i nieśmiertelności, zmienności i niezmienności, miłości zmysłowej i duchowej, porządku i chaosu. Spontaniczności i sztywności, perseweracji. Duszę mają tylko ludzie, więc tylko oni mają wolną wolę.